Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Ze mną jest dzisiaj Kuba i będziemy razem przemierzać Stany Zjednoczone. Cześć Kuba. Cześć wszystkim. No i zaraz zmienimy sobie na normalne samochody, typu właśnie Aventadory. Aventadorami chcesz jechać, czy ja może mam wziąć inny samochód? Bo właściwie zostały dodane te nowe korwety i tak dalej z DLC. Może no weź, jakie ci pasuje, ja mogę jechać też czym, byle czym. Znaczy no, mówię, że nie chcesz tymi rajdowymi, no ja bardzo je lubię. No ale dobra, no. Bo czy, to najpierw pojedziemy wyczynowymi, a później nie, może rajdowymi, zobaczmy. No te rajdowe są kurczę świetne, można właśnie po tych terenach zapierdzielać. Świetnie się wyskakuje, teraz jest taki otwarty teren tutaj. Gdzie można naprawdę, kurde, nieźle skakać, to jest zajebiste. Uwielbiam też te właśnie misje frakcyjne dla tych samochodów, no, świetne, wow! Tu możemy pojechać, tylko że ja mam słabsze te auto. No ja wiem, nie, dobra, weźmiemy wyczynowe, żeby nie było. I sobie coś tam pojedziemy, coś półgodzinnego. Zobaczymy, co tam się nawinie. Yeah. To czym pojedziesz? Aventadorem? Właśnie nie wiem, co ja tu mam takiego. Coś ostatnio ulepszałem, ale co takiego? Samochody wyczynowe. Aventador, Ferrari. O, ja pojadę sobie w Ferrari. I co jedziemy? Ale którym Ferrari? Italią. A to ja wezmę La Ferrari. Dobra. Odkrywanie, misje frakcyjne. Dobra, i które tu mamy dla wyczynowych? Filtry. A do, o, tu jest od A do B. Aha, to są dla tych. Zgromadź, ucieknij. Ty, co to jest? Tych jeszcze nie ma. Aha. Ciekawe, to będą jeszcze inne misje frakcyjne, zdaje się. Rajd przez punkty. Wyścig. Tu w Miami, droga do Amarillo, na samym dole. A to? Tego jeszcze nie jechałem, nie wiem jak to wygląda. No to dawaj, jedziemy. Aha, to za 30 tysięcy, dobra, spoko. No to zapraszaj. Myślę, że im pójdzie spoko, tutaj co prawda tylko 1000 punktów. Ale może nie będzie tak źle. Startujemy. Także ty masz LaFerrari. Powiedz mi, jak się jeździ tym LaFerrari. Ja jeszcze nie miałem tego samochodu, ale coś tak jak sobie nie próbowałem, to niespecjalnie mi się nim jeździło. Czy jeździ się dobrze, tylko to prowadzenie jest takie sztywne trochę. Tak? No ja... Mi ogólnie ten samochód nawet się z wyglądu nie podoba, jakoś tak, nie wiem. Tył jest jeszcze okej, ale ten przód mnie jakoś odstrasza. Nie chcę tutaj fanów fajnie urazić. Fajnie jest to, jak... No? Jak hamujesz, to fajnie cię podnosi ten spoiler z tyłu, nie? Aha, ten... To jest fajne zrobione właśnie. Wow. Oh shit. No powiem ci, że z tobą jak się jedzie, to nie ma w ogóle lagu. Bo czasami tam grałem z Kitkobonem, to była tragedia. A teraz jest całkiem spoko. Naprawdę. Wow, ale mi zależy też od internetu, nie? Myślisz? A jaki to masz internet? Ja mam tylko 20 megabitów od Neostrady, także to jest katastrofa. Względem jakości. No ale trudno. Właśnie przez niego często są problemy, no nie? Jak się gra po sieci. Ale ja mam taki sam internet jak ty, właśnie z Neostrady i też 20 megabitów. No właśnie, a Kitkobon miał... Wiesz, to jest Kitkobon? Tak, tak, wiem. No to on ten... ma chyba trochę sporo szybszy internet, ale z innego usługodawcy i... Z nim mam straszne lagi na przykład, a z tobą jest idealnie. Naprawdę. Z Neostrady ja w sumie nie miałem problemów nigdy. Znaczy, to nie chodzi o problemy, tylko czasami do niektórych rzeczy gorzej się łączy, nie? Jest, wyprzedziłem cię, ha, ha, ha. No bardzo śmieszne. Ciekawe, czy mnie dogonisz. Dogonisz, to masz szybszy ten samochód. Ale wtedy ja właśnie jechałem Dodge'em Chargerem na tym wyścigu razem z Kitkobonem, to powiem ci, że to była jakaś masakra. Nie mogłem go dogonić, każdy zakręt to oczywiście... Palenie kapcia i niechciany drift. A w tym Ferrari... No jedzie się naprawdę spoko. No a tym co ja mam właśnie, no. Tak ciężko w te zakręty wchodzi, strasznie ciężko. No właśnie mi się nie podobało, chociaż... Muszę hamować do prawie 100 km.
No właśnie, to jest ciekawe, bo okazuje się, znaczy niektórzy mówią, że te samochody są wyrównywane po tym tuningu wyczynowym, żeby tak mniej więcej były konkurencyjne, ale się okazuje, że na przykład gdy weźmiesz Dodge Chargera i pojedziesz naprzeciwko Aventadora, no to kurczę, praktycznie nie masz szans. Tamten samochód dużo lepiej się prowadzi, dużo łatwiej się nim jedzie przede wszystkim i wygrywa. Co za tym idzie, what the fuck. Właśnie prowadzenie w Aventadorze jest bardzo dobre. No. Jak dla mnie przynajmniej. A w Dodge'u jest katastrofa. Jechałeś kiedyś tym Chargerem? Tak, ale nie wiem, czy mam go w wyczynie. No, lepiej żebyś nie robił, czyli bo to jest katastrofa. Uliczny też jest chyba, nie? Tak, uliczny jest, ale on tam w ogóle prawie wcale zmian nie ma w wyglądzie, a mi się ten wyczynowy bardzo podoba. A nie, mam wyczynowy, tylko on nie jest tak dobrze ulepszony, nie, tam 900 punktów może ma. Aha. No, a tak średnio się nie mieści. No powiedz mi, jak przyspieszenie. Lepszy od niego jest Camaro SS. No, jeszcze Camaro nie jeździłem. Chodzi ci o te stare? Tak. Camaro właśnie jeszcze nie jeździ... O, what the fuck, ale cię wystrzelało! Camaro jeszcze nie jeździłem poza tym wstępem, co jest na początku, wiesz, co trzeba przejechać się chwilę. No to tak, to nie ruszałem jeszcze tego samochodu. Ale ciekawie wygląda, chociaż wersja wyczynowa jakoś, no może ten tuning niektórzy robią brzydki, ale tak ogólnie to nie podoba mi się zbytnio. O, wiesz co, tutaj w tym Ferrari, które ja mam, jest taki jakiś dziwny bug, bo na przykład mam chyba 6 albo 7, nie wiem, czy to już zostało poprawione, bo tego coś teraz nie zauważyłem, ale jest ogólnie tak, że jak masz 6 albo 7, masz powiedzmy tam 6000 obrotów, to nagle ci zwrasta tak do 8 albo 9 tysięcy. Ale to już chyba mogło być zostać naprawione, bo teraz tego właśnie nie widzę, nie? Żeby były jakieś z tym problemy. No powiedz mi, jak właśnie w tym LaFerrari przyspieszenie wygląda. Ładnie się zbiera. Przyspieszenie jest dobre, no tak. Ładnie się. Tylko... jest takie przyczepne? Czujesz, że jest przyczepne te LaFerrari, czy? No właśnie nie za bardzo. Przy samym starcie nie, ale później ma dobry taki odstrzał. No rozumiem. A i nitratu nie polecam używać w ogóle. Zarzuca dupę, tak? No. No, w tym Ferrari co ja mam jest naprawdę spoko. Mimo, że mam tę kontrolę trakcji wyłączoną i wspomaganie kierowania, to nawet jak włączam nitro, troszeczkę tam zarzuci, ale niedużo i jest naprawdę spoko pod tym względem. Ale niektóre samochody są tak jak mówisz, klikniesz lekko nitro i koniec. Teraz dupa do przodu, nie? No. Nie dam ci się tak łatwo, ale widzę, że cały czas jesteś gdzieś tam w pobliżu, chociaż miałeś dosyć konkretną kraksę tam w jednym miejscu. No, wróciło mnie 2 razy. Kurde, jakbym teraz... Ale spokojnie, zaraz cię dogonię. No widzę, że już cię zbliżasz, ale powiem ci, że no teraz jakbym się zmierzył z tym Kamilem, to ojej, by kwiczał normalnie. Ja bym mu kazał jechać Dodge Chargerem i zobaczymy, czy byłby taki cwaniak, kurde. Cwaniaczek jeden. To brzmi jak wyzwanie. No, nie no, tam mało czasu ma troszeczkę, bo teraz ma i szkołę, i pracę, i wszystko, więc on trochę jest zajęty. Ale jak tylko tam znajduje czas, to wbijamy i gramy. Fajnie się z nim właśnie jeździ, bo on tam... Można z niego pożartować, on pożartuje ze mnie i tak wiesz, nikt nic nie bierze na serio. I ogólnie dobrze mi się z nim gada podczas właśnie jazdy, no nie? O, już się zbliżasz konkretnie, już jesteś 200-300 metrów, a przed chwilą byłeś 700-400. No, jesteś 400, ale się zbliżasz. Ale teraz też parę błędów zrobiłem właśnie. Tak? No. Mamy już, no już 10... jest 600. 600, no. No wiesz, ja tu też nitruję ostro, mam trochę zwolnić. Teraz jest ta prosta, nie? No. Nie no, jedziesz, spokojnie. Właśnie teraz są takie dziwne obroty w tym Ferrari moim. I tak jakby...
dziwnie się zachowuje ten obrotomierz. Dobra. O! Kurde, ale mi się taksówka wyłoniła, się wystraszyłem. Patrzę na mapkę, nie? Na chwilę, a tutaj taki taksówkarz się wyłania. Kurde. Jechałem na kamerze z kokpitu i tak nisko się tam siedzi w tym akcie, że nie widziałem w ogóle sprzeciwka, że jedzie. No ja tak samo właśnie. Wjechałem. Ja tak samo. To jest... Fajnie się tak jeździ, tylko że no troszeczkę mało widać. Najgorzej się jeździ z tą kamerą, no. Gdy ma się właśnie samochody rajdowe. No bo tam trzeba ogarniać właściwie, żeby w coś nie przywalić, jakąś skałę czy drzewo. A tutaj to jednak to pole widzenia jest ograniczone do drogi, którą musimy po prostu dobrze pokonać. Do asfaltu, do tych obrębów. O, już mnie dogoniłeś, ładnie. Też jadę właśnie na tej kamerze z kokpitu i no nawet całkiem dobrze idzie. Ale są auta, w których lepiej widać ze środka. Co masz na myśli? Że jest lepiej odzorowany, czy...? To sam mówiłeś w którymś tam odcinku właśnie, że no. Widać, większa szyba po prostu, nie? I tak widać jest. No tak, tak, jest tak. A na przykład w tym, w jakimś hot rodzie ze środka jest masakra, bo tam masz bardzo małe pole widzenia. No tym Ferrari to idzie ładnie. Powiem ci, że on nawet fajniej się trzyma niż Aventador. Aventador też jest dobry, tylko on nie ma takiego dobrego skrętu jak moje Ferrari. I wywala czasami z zakrętu, chociaż oczywiście jest też całkiem dobry. W Ferrari mamy tutaj napęd na tylną oś, niestety. Albo niestety w końcu do Ferrari. A w Aventadorze mamy na 4, więc to jest różnica. Wiesz, to tu jest fajne, tylko trzeba mieć te perki na mnożnik kasy za wyczyny. Że można razem koło siebie tak driftować i się dwa razy więcej kasy dostaje za to. Mhm. Jako driftowanie takie drużynowe, można powiedzieć. Właśnie widzę, że lepiej na zakrętach trochę. Kurde. Nie, dobrze pojechałem, tylko chciałem tutaj na skrzyżowaniu dopiero skręcić. Bo tu się nie opłaca skręcać wcześniej, jak nas GPS prowadzi. Tylko dojechać do tego skrzyżowania i tu. Jeee! Ale byłem chwilę pierwszy. No, chwileczkę. Jeszcze możesz mnie dogonić, bo tu będą proste za chwilę. Ouu. Tutaj jak się męczyłem tym chargerem, Boże święty. Nie masz pojęcia. Dotkniesz leciutko gaz przy wyjściu z zakrętu i dupa już z przodu jest. A na jakich ustawieniach jeździsz to sterowanie? No masz czerwoną kierownicę, to jest... jeśli chodzi o pada, to wyłączone jest kontrola trakcji i coś jeszcze tam jest wyłączone. Ale powiem ci, że chyba aż takiej dużej różnicy nie ma, jak na tych wszystkich wspomaganiach. Yeah! Jedziesz! Ciebie troszkę ścina u mnie. Tak? Mhm. No to sorry. Nie jesteś okej. Ale to nie duży mam nadzieję, że nas nie wywali. Już 15 bramka, już praktycznie mamy połowę. Zaraz będzie 16. Tak myślę, no bo nie wiem co ile tu bramki się pojawiają, co ile kilometrów. Teraz mamy jeszcze 1,5 kilometra do następnej bramki. No, ale to myślę, że będzie coś koło 3 kilometrów między jedną a drugą. Tak? No pewnie coś takiego. Okej. Kurde. O, teraz jakaś prosta. No, w końcu. Już trochę szerzej jest. Chociaż ja wiem, czy to taka prosta i tak trzeba skręcać, ale tu już będzie znacznie szerzej. Otwórz sobie kurde, większą mapkę. No nie. O, rozwaliłeś się. No, o trafika. Dwa koło siebie były.
i nie miałem jak uciec. No, trzeba uważać z nimi, bo to kurde, czasami nawet ich tak zlaguje i stoi niby w miejscu albo jedzie powoli i nagle tak przyspieszy, jak chcesz ominąć, no nie? I wjeżdża w ciebie. No, mnie denerwuje. Okej. Będzie trzeba zjechać. No zaraz będzie twoja autostrada. Ile jesteś? 300 metrów, to zaraz za mną. Uważaj, uważaj. Ostro. Yeah. No i gonisz. Oczywiście nie będę zwalniał. No widzisz, niby te 1000 punktów, 200 chyba, no nieco ponad 200 punktów mniej mam na statystyce, ale i tak ci się nie daje. A to nie jest wielka różnica. No. Teraz powinieneś mnie podganiać. No, to dość szybko. Bo się rozwaliłem o beczki. A. Yeah, pięknie. Wow, ale ten tunel. O, fuck. W beczki się wpieprzyłem. Au. Zaraz złapię tunel i będę ci gonił. Jeszcze nie. O, ale prędkość, kurde. 390. I... yeah. Teraz ja. No, jak kolarze. Wow, wow. Ja na drugiej stronie jestem. Dawaj, łaptun, o, fuck. Ja się łapię za ciebie. Fajnie się jedzie. Kurde, ten tunel jest lepszy niż Nitro, co nie? On tak długotrwale... No, i to ja. Długotrwale ten... to przyspieszenie... powiększa, zwiększa. No, no. Wow! Ej! Sorry. Byłem trochę jeszcze przed tą, myślałem, że cię ominę. Musiałem... mogłem wziąć na poprawkę te lagi, kurczę. Obróciłem się przy prędkości 300 km. No, w rzeczywistości nie byłoby tak różowo jak tu. No. Strefa zgniotu skończyłaby się na silniku. Gdzie ja jeżdżę? Ło! O kur... Musisz uważać na te barierki. Tamci to nie wiem, gdzie są te boty. Ale chyba trochę daleko. Zobacz, mamy 21 bramkę. Szybko idzie, co? Mhm. Jeszcze, nie wiem, 5 minut? 7 i będziemy kończyć. Chyba tak. O! No i zobaczymy. Łap, łap, tunel. Ekstra. Draftuj. Wow! Uważaj, uważaj, trafiki! Udało się jakoś ominąć. Ostro w lewo! Zajebiście. No nic, ja nie będę na ciebie czekał, muszę to wygrać. Ferrari kontra Ferrari. Może jeszcze dogonię. Ta. Ty, bramka, ojra! O kurde, to już nie. Ominąłeś? No. 16 sekund teraz. Kilometr 200. Za mną. Jedzieć. Ale nie, widzę, że ty się znacznie tu przybliżasz, e? Nie ma opcji. Teraz się trzeba skupić i gonić ludzka. No, zobaczymy, kto wygra. Ja się na pewno nie poddam. Wszystko przez to, że jest ciemno. Oj tam, nie przesadzaj. Mi jeszcze światła napieprzają po oczach i daję radę. A skąd te światła?
A oświetlenie dodatkowe, człowieku. A. No nie jest taka łatwa sprawa, widzisz? Być youtuberem. Ouu. Nie wiem, czy czekać na ciebie, czy nie czekać. Jak chcesz. Nie, nie, jedzie. Przydałoby się więcej graczy, tylko kurczę, jak jest więcej graczy, to są też większe lagi. Przynajmniej jak do tej pory tak grałem, ale z tobą nie jest tak źle. Mówili, że mnie szarpie trochę. Więc pewnie to no, też problem nie u bardzo. Mnie. Bo u ciebie jest naprawdę w porządku. Naprawdę nie było problemu przy samym starcie, gdzie przeważnie są największe lagi. Co mówiłeś, bo coś tak przerwało trochę. A propos. Mówiłem właśnie o lagach. Pięknie śmiga ten samochód. No tak można powiedzieć, że te wszystkie samochody pod względem przyspieszenia czy prędkości maksymalnej na trybie wyczynowym czy na tuningu wyczynowym są porównywalne, ale jeśli chodzi o sposób prowadzenia, to jest troszeczkę inaczej. Nawet powiedziałbym, że bardzo inaczej. Ale to dobrze, bo przecież wszystkie auta by były jednakowe, to w sumie bez sensu. No właśnie, to jest fajne. Wygranie takim Dodge'em Chargerem z kimś, kto jedzie Aventadorem, to jest mega satysfakcja. No. A jeszcze jest ten Ford GT500, to on naprawdę dobrze się trzyma, drogi. Jeździłeś nim już w ogóle? Wyczynową wersją? Mam GT500, no. Tak, jest. To jeździłem. Chodzi mi o tego jeździ starszego. Dowolny. 67 roku. No to on jest kurczę świetny. Okej. Okay. Ja już będę miał zaraz przedostatni punkt. Może mnie dogonisz. Chyba nie. Poczekać na ciebie? Nie, jedzie. Powinienem zdążyć. Ile masz do następnej bramki? Już masz 29? No za chwilę będę miał. No ja mam jeszcze która kilometra. Ja 300 metrów. Już mam. I widzę metę. To po 29 już jest meta blisko. No. Ale patrz, szybko mi poszło. Ja naprawdę. Tym Dodge'em jak wtedy z Kamilem jechałem, to kurczę jechaliśmy dobre pół godziny, a teraz w 20 minut... A tą trasę? Tak, tak. 21 minut. Teraz ogarnę. To jest naprawdę spoko. Naprawdę samochód ma znaczenie. Ciekawe jakby mi poszło w tym GT500, który mi się tak dobrze mi jeździ przynajmniej. Albo w Aventadorze. A ile masz w nim punktów? Aventadorze? Nie, w tym GT500. Oj, chyba z 1200 albo 1100, coś takiego. I naprawdę spoko to się nim jeździ. Możemy jakieś 10-minutowy jeszcze pojechać. Nie wiem, czy chcesz. Wyścig do obserwatorium? No, może być. Okej, okay. A wiem. Wiem, to jest młodziutki samochód. No 1139 punktów. A ty co bierzesz? Ferrari? Nie, właśnie czekaj, coś wybiorę. Pojadę sobie ruchem. No dobra, to ja już biorę tą misję. Wyścig do obserwatorium, jedziemy po raz enty. Kooperacja. Poszło i zaraz zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy właśnie. No zobaczymy właśnie. Muszę się odegrać. Taka dobra jest ta Porsche'ówka RUV. Znaczy fajnie mi się nią jeździ, ja ją kupiłem w sumie, to jest mój ostatni kupiony samochód tutaj. Aha. W ogóle jeszcze mi chyba 3 do kupienia zostało. Tak? Bentley. Tutaj... Aha, to już wszystkie masz, tak? No. No to startujemy. Zobaczymy, koleś.
Nie szalej tak. Dobrze się chyba to prowadzi to GT500, nie? No człowieku. Normalnie jak nie muscle car. Świetny jest. To nie są przelewki, naprawdę. Jak masz na wyczyn, to sobie zrób. Jest świetny. Uwaga. Troszeczkę trzeba czasami gaz puścić, bo jednak zarzuci dupę, jak przy wyjściu się do końca dociśnie, ale nie wiem jak tam ze wspomaganiem. No ja też właśnie gram już bez wspomagania. Nie, ty masz wspomaganie włączone, widzę. Tak? No, musiałbyś wejść tam w sterowanie i ustawić sobie dla zawodowców poziom trudności. A ja mam sportowe chyba. Nie, sportowego też masz. Masz wszystkie wspomagania teraz włączone. Aha. Bo widzę na tym kołoniku masz taką kierownicę powinieneś mieć. Albo żółtą, żółta to jest dla sportowców, a czerwona to jest dla zawodowców. Aha. I ty kurde, jakaś... No? Dla zawodowców. Tak. A co zacząłeś mówić? Jakaś owca albo sarna mi przebiegła przez drogę. Nie wiem, co to ciężko było rozpoznać. O kurde. Znowu miał być. A już cię prawie miał. No jasne. Do tego prawie to jeszcze było daleko. Nie, ile tam, 50 metrów, co? Nie no, tak nie może być. No poczekam na mecie. Używasz nitra? No tutaj nie ma za bardzo gdzie, jest proste, teraz używam. No ja też właśnie. Ale mówię ci, prowadzenie jest świetne w tym GT500. Nawet moim zdaniem lepsze niż w Aventadorze. Chociaż tutaj bardziej zarzuca dupę. Ale skrętny jest niesamowicie. No i przy dodawaniu gazu nie zarzuca. Jak na muscle cara to jest świetnie. No i wygląd. Wygląd też jest dobry. No. Ktoś tam mówił, że w komentarzach, że ta wersja wyczynowa strasznie psuje ten wygląd, a moim zdaniem dodaje wiele takich smaczków. Mhm, dobrze wygląda. Na przykład Dodge Charger w wersji takiej jaka jest, no nie? Taka standardowa, stokowa, bez niczego. No to mi się nie podoba, to jest taka jedna wielka łódka. Ale gdy już zobaczyłem w Szybkich i Wściekłych taki fajny tuning, gdzie wystaje część tego silnika, no nie? Z maski. I jeszcze tam kilka takich rzeczy jest pododawanych, no to już mi się bardzo podobał. A taki stokowy to nie bardzo. Mm. Bądź co bądź, jest to stary samochód. Jak się dodam mu takiego trochę... No jak się dodam mu trochę takiego groźnego wyglądu, to jest nawet na plus. I załatwiony. Nie wiem jaki czas miałem, ale poszło mi naprawdę super tym razem. No coś koło 4 minuty, nawet, 5 sekund. No nawet na PvP, jak walczy się z tymi wszystkimi graczami, to w GT500 jest łatwiutko wygrywać. I wygrywam często z tymi na przykład bardzo popularnymi samochodami jak Aventador czy Skyline. Bo ludzie nie biorą pod uwagę też innych samochodów, ale to w gruncie rzeczy każdy można wygrać na multiku, nawet tym Chargerem nieszczęsnym. No nic Kuba, bardzo ci dziękuję, że uczestniczyłeś w odcinku, fajnie się z tobą jechało. Mhm, dzięki. Następnym razem mam nadzieję, że pojeździmy rajdowcami. No możliwe, że pojeździmy, zobaczymy. Postaram tak się coś ulepszyć. Niespecjalnie lubisz, nie, te rajdowe? No nie za bardzo. No dobra. To dzięki ci wielkie. Na razie. Dzięki. Cześć wam. Cześć.